w kolejnym odcinku z naszego wyzwania zbuntowanej nastolatki. Nasza Miranda już wstała i w ogóle mamy dużo śniegu, co niestety utrudnia nam znowu zadanie, bo przecież... nie rozpala ogniska. Tak, nie rozpala ogniska. Nie wykopię nic z ziemi, nie zasadzę roślinek, do szkoły nie idziemy. Więc takie małe problemy mamy, dość istotne. I nie mam pojęcia, co my teraz poczniemy. Szczerze powiedziawszy, do wiosny 4 dni, ale musimy jakoś przetrwać. Ja ją tu spróbuję ogrzać. Bo jak widzicie, ona jest tutaj troszkę zmarznięta. Tylko, że to niewiele nam daje. Jak widzę. I nie wiem, czemu ona się nie ubrała w kurtkę. Albo coś takiego. Jak jeszcze można zarabiać pieniądze? Nie udało mi się niestety zmienić jej nazwiska. Nie umiem tego zrobić. Jeśli macie jakieś pomysły, to chętnie skorzystam. Chciałabym jej zmienić nazwisko, żeby kod na zmianę pieniędzy zaczął działać. Wypełnić możesz, ale wykopać nie możesz, rozumiem. O, ogrzała się, super. Dobra, to jednak działa. No i cóż, myślę, że idziemy gdzieś na jakąś parcelę publiczną, bo musimy się załatwić, umyć i zjeść coś. Więc ona to sobie wykopie. O, rośnie jej chyba kondycja, co? Czy ona może biegać? Oczywiście, że nie. Dobrze, idziemy na parcelę publiczną. I wstawiłam park. Możecie go znać już z rodzinki zastępczej, jeśli ktoś oglądał. Bo tam jest wszystko i no, będzie nam lżej. Dotarłyśmy na miejsce wraz z Mirandą. Ale tak, ja cały czas myślę, jak rozwiązać problem z pieniędzmi. Są jeszcze jakieś inne sposoby na zarabianie niż kopanie? Powiem wam, że jesteśmy troszkę głęboko w D. Tak, ponieważ w mieście, do którego się wprowadziłam, jak możecie zauważyć, panuje klimat zimowo-jesienny i wiosna trwa tylko... ile? Nie wiadomo. 6 dni? Jakoś tak. Więc trochę lipa. A nie chcę tego zmieniać, no bo nie chcę, bo taki tutaj jest klimat i nic na to nie poradzę. Jak się tu wprowadzałam, to o tym nie wiedziałam. I teraz nie wiem, co zrobić. Najpierw sobie pójdziemy do toalety. To jest chyba damska? A nie, one są chyba obojętnie jakie, ale patrzcie, to jest prysznic. Takie, tak, 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 tak. Super. To sobie weźmiemy porządny prysznic. Chodź, co ty tam robisz? Jeszcze przychodzisz na to miejsce? Można grać dla napiwków? O, wiem, jak możemy jeszcze zarobić. Rapując dla napiwków, tak. To jest myśl. Weź prysznic. Czy to nasz ojciec? Nie, dobra, już myślałam. W ogóle oni tutaj jakie hardkory, zimno na dworze się w basenie kąpią. Nasza Mirandka też się wykąpie. I tutaj oczywiście hot dogów nie będzie piekł, bo po co? Więc sobie kupimy coś tutaj, myślę. Ojej. Suchary z białym cheddarem, może to. I może na zapas kupimy wszystko, co tu jest, na wszelki wypadek. O ile oni to mogą chować do wyposażenia, czy od razu to zjadają? To może nie szalej tak jednak. Nasze śniadanie. A co? Tu chyba były jakieś przebieralnie, jak pamiętam. Sorry, że tak jeżdżę tą kamerą, ale no, próbuję znaleźć przebieralnie. Ale chyba jednak tu nie było. Coś mi się wydawało. Szkoda, bo byśmy się ubrały w zimowy strój. Czy coś ci dają te chipsy w ogóle? No, coś jej tam dają, no. O, nie, 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 nie mogę z sobą gadać, sorki. Co to za zbiorowisko ludzi w ogóle? Dobra, co ona... A, już wiem, co ona miała robić, dobra. Może niech sobie jeszcze popije czymś? Nie ma nic ciepłego?
Dobra, weź tą lemoniadę. Jeszcze lemoniadę niech się napije. Może ktoś upiecze te hot dogi, no. Zlitują się. The Sims 4 już byłoby pełno żarcia. A tutaj niestety. Może tu mogę się przebrać? Nie. Nie mogę. No dobra, zrób jeszcze siku. Aha, jeszcze ostatnio jej podniosłam trochę towarzystwo, bo przyszedł do nas jakiś bezdomny pies. Co to jest? Przebrać się w piżamę. Bawić się na kanapie, ale to masz pewnie. No niestety. Nie mamy jeszcze takich wygód. Gdzie ona poszła? Dobra. Najedzona, napita i czysta, więc... Zabawiaj, rapuj za napiwki, dajesz. Każdy orze jak może, potrzebujemy hajsu. Bo musimy jej kupić lustro. Chociaż nie wiem, czy ona może kupić lustro? Muszę sprawdzić zasadę. Dajesz. Więc sprawdzę w zasadach. Sprawdzę, czy mogę w ogóle kupić jej coś. Aha, czyli możemy kupić sprzęt, który pozwoli zdobyć nam umiejętności, charyzmę, technikę oraz kondycję, czyli dobrze. Czyli zarabiamy. I możemy sobie spokojnie kupić lustro, jakieś książki i szachy albo teleskop. Nie, logika nam nie jest potrzebna, tylko technika i kondycja, co ja gadam. Dobra, proszę mi tutaj rzucać hajsy. I wystarczy, zbieraj tam hajsy. Ile zarobiłaś? Podobało im się, zobaczcie. Mamy 134, o jeszcze nam dorzucił. Ile tam będzie? Tak mało! Ale żal. A czy można już kopać? Śnieg, patrzcie, trochę stopnią. Czy to moje tekstury się zepsuły? Nie możemy kopać. Dobra. O, znaleźliśmy coś chyba cennego. Mam nadzieję. Dawaj, dawaj. Nie będziemy tu cały dzień na ciebie czekać. Od razu toaleta. Prysznic. No i jakieś jedzenie kupimy. Towarzystwa niestety nie zaspokoimy jeszcze. O, kamień. Super. Mogłabyś jakiś skarb wykopać, to już w ogóle by nasze problemy życiowe się skończyły. Co ty, jeszcze miałeś ciastkę kupić? Dobra, ona już jest zmęczona w ogóle, nie? A my nic w ogóle nie ten... Nie uczymy się, żadnych punktów nie wbijamy, potrzebujemy charyzmy. Powiedzcie mi, czemu na parceli publicznej nie da się wbić punktów żadnych? No i sobie jeszcze popij. Aha, to jest jedzenie. Oranżadą. Już jest 23, o rany. Ja myślę, że i tak ją teraz, wiecie co, położę spać. Więc ona sobie wróci do domu. O nie, 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 szarlatanie. Ja tu, nie, nie. Ona sobie wróci do domu, a my się usłyszymy po prostu już... Halo, wypiłaś to? Wypij to! To kosztuje. My sobie wrócimy zaraz z nią do domku. Muszę jej tutaj nawet zaznaczę, żeby szła do domu. I do was wrócę po cięciu następnego dnia. Także widzimy się już rano. Dobra, moi drodzy, zapomnieliśmy o takim małym szczególe, że przecież jak wracamy do domu, to i tak jest ta sama godzina, o której wychodziliśmy do niego, więc... tak, odnośnie tego tylko mam pytanie, czy chcecie, żebym zmieniała czas po powrocie do domu, czyli... zmieniała czas w ten sposób, że jak na przykład wracamy z parceli wieczorem, to tutaj też zmieniam godzinę na tą, co była na tamtej parceli. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby nie było dwa razy tego samego dnia, że tak powiem, na tej i na poprzedniej parceli, nie? Niestety w dwójce tak to wygląda. Dostaliśmy w ogóle rachunki, więc myślę, że weźmiemy... I zobaczymy, ile tam przyszło. A ja tutaj tak, to się nie liczy, ale od tej gazety, to są nasze rzeczy, które wykopaliśmy. I sprzedamy sobie głaz. Ten posąg. Dwie kości i tą rakietę. I zarobiliśmy trochę pieniędzy, więc jest dobrze.
Włączymy sobie już grę, niech ona wstanie. Weźmy te rachunki, zobaczymy ile przyszło. Ogniska niestety rozpalić nie możemy. Ale możemy sobie napalić w kominku. Dobrze, że ten kominek tu był. Tak, rozpal i się ogrzejesz trochę. Ale gdzie ona te rachunki położyła? Ogrzej się, no niestety nie ma żadnego bezdomnego zwierzaczka, żebyś mogła z nim pogadać. Nie wiem ile kosztują te rachunki, teraz będę je szukać, nie? W tym śniegu. Nie mam pojęcia, gdzie ona je czasła. Nie chcę płacić za nie, jak ich nie widzę. Może ma w tym? Myślicie? Nie. Nie ma tak dobrze. Dobra, niech ona się ogrzeje. A my zobaczymy, co możemy jej kupić. Oczekajcie, tak zobaczymy, gdzie są rachunki. Tutaj leżą. Nie mogę sprzedać, a czekajcie. Tak to działa ten kod? Ojej, nic nie ma. No więc znaleźliśmy sposób na rozwiązanie problemu z rachunkami. Tadam! Aha, mieliśmy jej kupić lustro, bo ja myślę, że charyzma jest najważniejsza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, a jak tak... jakby mi tak... teoretycznie powiesiła na drzewie. Żeby, wiecie, nie trzeba było stawiać sceny. Zobaczcie, tutaj by sobie wisiało. Potrzebujemy też techniki. Więc jakiekolwiek książki. I logiki. Potrzebujemy również teleskop. Kosztuje ile? 550. A co to jest? Globus. Ciekawe, dobra. Nie wiem, czy wziąć to, czy szachy. Wziąłbym raczej szachy. Bo wtedy... możemy sobie... ale nie możemy kupić krzesła. Czyli kupimy teleskop. Bo nie możemy kupować mebli. Więc, no niestety, zasady to zasady, trzeba ich pilnować. Więc, no dobra, mamy teleskop. I nie mamy już pieniędzy, super. Niech ona się tam troszkę ogrzeje. Jeszcze się ogrzej. Wiem, że chcesz towarzystwa, wiem, nic ci nie poradzę. O, już nie musimy płacić rachunków, zobaczcie. Czyli po prostu na kodzie usuwamy rachunki i po problemie. Bo wiadomo, że no, uciekliśmy z domu, to nie będziemy płacić rachunków, no. O, już się ogrzałyśmy, fajnie. To zacznijmy od może charyzmy. Aha, jeszcze kondycja. Aha, ona jest super, ona teraz nie jest w nastroju. Czekaj, a książka? Ucz się technika. Halo, jesteś w nastroju? Nie widzisz, że nie ma nastroju? O, króliczek. Słyszałam, że jeszcze pisanie w pamiętniku poprawia nastrój, więc... jaki ty jesteś brudny i brzydki. Znaczy, no nie nas, tylko towarzystwo. Zobaczymy, czy to faktycznie działa. Działa. Doskonale, więc możesz sobie iść, Tadzik. Znaczy, Tadzik. Nie wiem, czemu go nazywam Tadzik. On ma towarzyski króliczek, dobra. I niech ona sobie pisze. Masakra, jakie to jest trudne. Już na trójkę nam spadła ta ocena, masakra. I z nią nam się chce siku. W co ja się wkopałam? Dobra, dosyć. Ćwicz przemowy. Musi ona coś zacząć wbijać przecież, bo masakra. Musimy mieć czwarty poziom, żeby móc rozmawiać z dziećmi i nastolatkami. To już nam trochę ułatwi. Już mamy pierwszy, jej. Dobra. To najtrudniejsze początki, żeby zdobyć właśnie lustro i coś działać, nie? A jak tam z naszym szczęściem życiowym? O, patrzcie. Możemy sobie kupić. Mamy 1000 punktów tutaj. No niewiele, bo jej nie spełniam za dużo pragnień, bo nie mam jak, jeśli... O, zapisuję w pamiętniku, dobrze, nie będę jej tego przerywać, niech sobie zapiszę. A my zaraz idziemy znowu do parku, żeby coś zjeść i się załatwić. Mogłabyś sobie, kochana, wiesz co, a mogę tu poprawę wygląd, przyjrzyj się ci, czy romantyczny poziom, dobra. Dobra, słuchaj, idziemy
na parcelę publiczną znowu. Ja ją tam ogarnę. I myślę, że... nie wiem, czy będę to pokazywać. Okaże się za... Na miejsce dotarliśmy, więc od razu tutaj toaleta. No i przy okazji prysznic, skoro już jesteśmy, wiecie o co chodzi, żeby mieć to wszystko ładnie w głowie. Nikt oczywiście hot dogów nie zrobił, bo po co, w ogóle tu nikogo nie ma. Jeszcze sobie coś wykopiemy, żeby mieć jakieś drobne chociaż na te ciastka i czekoladki. Niestety ona będzie bardzo gruba, jeśli nie zacznie ćwiczyć kondycji. Wypijemy sobie kolę i wracamy na chawirkę. Idziemy do domu. Czekaj, wypij to do końca. Czemu ty mi to robisz zawsze? Jeszcze tu jest. Pij. Nie marnuj. Chociaż muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że takie... że ten czas, jak mam dłuższy dzień, chodząc ją na parcelę i wracając, to pomaga trochę w tym, że mam więcej czasu, żeby ją rozwijać. I nie będę potrzebowała eliksiru. Niech ona zapisze sobie w pamiętniku, a ja jeszcze sprzedam to, co tam wykopaliśmy. Wykopaliśmy znowu coś takiego i taki statek. No i znowu jesteśmy na plusie, czyli jest dobrze. O, ja myślę, że ona mogłaby patrzeć w niebo. Ja jeszcze muszę sprawdzić. Czy ktoś mi wytłumaczy, co mi się wzięło z tą logiką? Przecież ona nie potrzebuje żadnej logiki w tym wyzwaniu. I tylko zmarnowałam pieniądze. Ona potrzebuje ćwiczyć. Wszystko kosztuje tyle samo. To da mi ten rowerek. To tak bez znaczenia. Niech zapisuje i sobie towarzystwo podniesie. Ale to idzie marnie. Mógłby przyjść ten pies. Albo chociaż jakiś inny zwierzak. W ten sposób to my nic nie osiągniemy. To towarzystwo po prostu niszczy wszystko. Koniecznie musimy wybić na pierwszym miejscu charyzmę. To jest po prostu obowiązek. Zaczekaj. Co ty tam już robisz? A masz nastrój, żeby się pouczyć chwilę? A może możesz pogadać do lustra? Nie masz takiej opcji, ale będzie drugi poziom. Super, super, już mamy drugi poziom, jeszcze dwa poziomy i będziemy mogły chyba chodzić do szkoły już. Ej, to nie jest tak źle, bo szybko jej to wbija się, zobaczcie. No to nie jest takie trudne, damy radę. Ale ona już nie może. Poszła spać. No dobra, to niech ona idzie spać, a my mamy tutaj ładnie... O, jest pies! Czekaj. Najpierw ten pies. Wstawaj. Wstawaj, wstawaj. Towarzystwo ważniejsze, bo potem nie będziemy miały jak go zapełnić. Powitaj ją. Jeszcze tutaj się zaprzyjaźnimy z pieskiem. Przydałby nam się taki na stałe. Tylko musimy się z nim zaprzyjaźnić, żeby móc go adoptować, więc to też nie jest takie proste. Baw się. Pochwal za... O! Zgań za wrogość wobec innych. No właśnie, próbuję ci tutaj... Próbuję ci przecież ten... No nie, znowu śnieg pada. Nie bądź wroga, ja potrzebuję towarzystwo. Przydałoby się jakieś inne... O, pieść. Podrę po brzuchu, czekaj, dobra, przestań marudzić. Prawie się z nią zaprzyjaźniłaś. Przynajmniej będziemy mieli przyjaciela. O, poszła sobie, dobra. To idź już spać i mnie nie denerwuj. Dobrze, moi drodzy. I na tym sobie skończymy ten odcinek. I tak go przedłużyłam przez tego psiaka. Ale ważne, że mamy towarzystwo nabite. No i w sumie idzie nam już dobrze, bo jak wbijemy dwa poziomy charyzmy, to już będziemy mogły rozmawiać z dziećmi i nastolatkami. Czyli już jest progres. No i zostanie nam kondycja, technika, żebyśmy mogły sobie zacząć budować jakiś domek. No i oczywiście nie mamy pieniędzy. No ale to z czasem, wszystko z czasem. Także tak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać odnośnie tego, czy mam zmieniać czas, jak jeżdżę po parcelach, czy nie. No i...